Boguś? Kuja, ciemno jest. Ciemno jest, nic nie widać, proszę Państwa. Ale z Bogusiem doszliśmy do następującego wniosku, że muszę to sobie nagrać, bo jutro o tym zapomnę. A to jest bardzo mądre, do czego doszliśmy. Że jak robisz cyfrą... nie ma Photoshopa. To jest chujowo, tak? I jeszcze jedną rzecz chciałem sobie nagrać. Że ty powiedziałeś, że inaczej analogiem, czarno-białym, a inaczej kolorowym. Ale to jest normalne, Rafał. No wiadomo, czarno-białe kolory i inaczej. Chodzi mi o to, że wzrok... Rafał stracił wątek. Nie. Wzrok ludzki nie odda ci tego... Emocji, Boguś. O to emocji swoją drogą. Ale tak jak ty to widzisz, czyli swoimi oczami. Boguś, ona o tym artykuł. Percepcja swojego wzroku... Przekazywanie aury. Boguś. Nie odda ci tego ani na cyfrze, ani na analogu. Pewno wielokrotnie miałeś pewno tą... Ty to nagrywasz. Ja muszę to nagrać, bo to jest dobry wywód. Nie, wyłączam, Boguś. Słuchaj, jeszcze powiem ci tylko jedną rzecz. Czy masz tak, że patrzysz czasem w obiektyw, potem patrzysz na to zdjęcie i ono jest takie magiczne? No ono tak. Jest takie, ma coś więcej niż to, co widać. Optyka aparatu robi ci swoje. To głównie przez tą optykę, ale wielokrotnie się łapałem, że patrzę przez wizję, robię zdjęcie, potem po wywołaniu, czy nawet na cyfrze, jak mam zrobione... Gorzej? Kurwa, inaczej to widziałem. Tak? Tak. No i o tym właśnie mówię. To jest właśnie skrót tego, co Boguś, chcę powiedzieć. To jest ekspozycja, mi się wydaje, że ciemniej albo jaśniej. Nie. A może... Bo ty jak patrząc na fotografowany obiekt, czy modelkę, niekoniecznie, może być jakiś pejzaż. Dużo oprócz percepcji wzrokowej, dużo sobie jeszcze wyobrażasz. Tak. Jakby dopowiadasz sobie do całej tej. A, i później, że niby tego brakuje. Tego brakuje ci potem na zdjęciu. Przynajmniej ja nieraz tak mam, na niektórych kadrach się tak łapię, że patrzę, znaczy wiesz, patrzę na obiekt, robię, no okej, fajnie i tak dalej, super. Wywołuję to zdjęcia, a potem... A wiesz co, Boguś, no jest fajne to zdjęcie. A wiesz co, ja mam... Nie, bo dużo sobie jeszcze dopowiadasz. Wiesz co, mam coś lepszego. Ja mam coś takiego, że spotykam kogoś, robię mu zdjęcie, tak jebne z dupy po prostu, no jakąś tam, wiesz, małym analogiem, 6x4,5. I tak. I potem patrzę w domu na to zdjęcie i ono nie było dla mnie jakieś ważne, jak robiłem, tylko tak po prostu poczułem przez chwilę i zrobiłem. I potem patrzę to zdjęcie i zaczynam dopiero czuć jakieś takie emocje, które tam towarzyszy. Zawsze mówię, że fotografia, zrobisz dzisiaj i dzisiaj to zdjęcie zobaczysz. Tak. No i jakieś takie tam chujowe. Ale wróć do tego zdjęcia za miesiąc. Wiem. Inaczej spojrzysz już na to ale zdjęcie. Ale czy myślisz, że jest różnica między cyfrą a analogiem? Nie, to jest technika. To jest tylko sposób przekazania. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Chyba napiszę o tym artykuł. Słuchaj, ja nie należę do ludzi... Boguś, jeżeli na wielu, fotografia... Poproszę. Przerwę. Nie gniewam się. No dobra. No mów. No dobra, ja ci tak szybko powiem. Jeżeli człowiek wydziela aurę w mózgu, wokół siebie masz aurę. Rozumiesz? Każdy ma. I ja rejestruję to na filmie światłoczułym, który w procesie chemicznym przechwytuje tą aurę. Nie. Przechwytujesz tylko to, co widzisz. Nie, ta klisza przechwytuje więcej. Boguś, my słyszymy pewien zakres dźwięków, to nie znaczy, że inne nie istnieją. Rafał. Boguś. Ale to, co ja ci mówię. Ty widzisz w pewnym zakresie. Dobrze. To na ile ci pozwala swój wzrok. Ale ja, tak jak mówię, ja mam, przynajmniej ja tak mam, ja mówię na swoim przykładzie, patrzę na jakiś kadr. Okej, on mi się zgadza, wszystko fajnie, ale oprócz tego, co widzę wzrokowo, to mam jeszcze wielokrotnie jakieś tam myśli i wyobrażenia o tym kadrze, który powstanie za chwilę. A, masz rację. I tutaj nieraz jest tak, że spotykasz, nie mówię, że zawsze, czasem jest tak, że to jest sytuacja idealna, że to, co widzisz i myślisz, przekazujesz na zdjęciu. Tak to widziałem, tak to czuję, jest okej. Ale są przypadki,
gdzie patrzysz na zdjęcie, robisz to zdjęcie, nie, bo wielokrotnie sobie tam wyobrażałeś jeszcze coś przy okazji. Nie możesz? Nagle patrzysz na to zdjęcie. Migdały nie. Kurwa, inaczej to patrzyłem. Inaczej to widziałem. Nie mówię, że tak jest w 100%, ale wielokrotnie. Nieraz tak były takie sytuacje, że widziałem jakiś kadr, okej, wszystko go, wiesz, zrobiłem. A później? A potem, że czegoś mi tu jeszcze brakuje. A właśnie. Bo za dużo sobie po prostu do... Dopowiedziałeś może tak. Dokładnie. Ale tak, bo już ma rację. Musimy nauczyć się rejestrować uczucia. Tylko, nie, tylko to, co widzimy. Nie to, co sobie jeszcze dopowiadamy. Boguś, ja ci coś powiem. Czekaj, bo mi się...